Dobry wieczór, witajcie. Tutaj Monika i perfumowy Orient Express. Nadaję z Polski, z środkowej części Polski, wieczorową porą, przy herbacie z cytryną. Staram się ochłonąć po wspaniałym weselu. Jak wiecie, taka impreza trwa 2 dni i jest no, dosyć wyczerpująca fizycznie, aczkolwiek bardzo piękna i radosna. Natomiast jestem, muszę też odpocząć od... Bo przeszłam się dzisiaj po sklepach w tej środkowej Polsce, różnego rodzaju sklepach i spożywczych i innych i muszę trochę ochłonąć, bo zobaczyłam ceny, jakie są obecnie w Polsce, ceny produktów różnego rodzaju i jestem w szoku, także kupiłam sobie melisę. Jeżeli mi nie wierzycie, to zaraz Wam pokażę. Tak, kochani, to się musiało skończyć melisą. Tak, dzisiaj ją przed snem wypiję. No ale teraz piję już sobie normalną herbatę z cytryną i opowiem Wam dzisiaj o 2 zapachach, o moich nowych nabytkach. Jeden to zapach nowoczesny z 2019 roku, drugi to już jakiś czas temu powstał Hermé Rouge Delicate. Oba zapachy mają w nazwie czerwień i są skrajnie różne. Jeden bardzo wpasowuje się w moje gusta, drugi niestety jest dla mnie zbyt trudny i zbyt dziwny. Zaczynajmy może od tego, który podoba mi się bardziej. Otóż jest to właśnie nowy zapach Discreet Redwood. Pudełko jest takie, jak to powiedzieć, zamszowe, welurowe, nie znam się na materiałach, ale jest bardzo piękne. No i zapach, zastanawiałam się, co mi ten zapach przypomina. No to w zasadzie, jeśli chodzi o fakturę, jak go rozpylam na siebie, to jest to zapach taki bąbelkowy, szampański. Bardzo świeży, bardzo radosny. Aczkolwiek właśnie jest w nim taka subtelność, delikatność szampana. Tak go odbieram, bo szampan to niby alkohol, ale czy czuć tak naprawdę w szampanie alkohol? Według mnie prawie, że wcale nie czuć alkoholu. Jest właśnie to takie, ten taki efekt oranżadowo-musujący, tak? I w tym zapachu również możemy coś takiego odnaleźć. Zatem jest to połączenie żurawiny, różowego pieprzu w nutach głowy. Później zaś mamy akord magnolii i litchi. Na końcu zaś bursztyn i piżmo. Ale głównie czuć tutaj tę żurawinę i litchi. Jak najbardziej to są 2 według mnie najmocniejsze akordy, które bardzo dobrze ze sobą grają, które właśnie niezwykle musują, nadają temu zapachowi ogromnej lekkości. Jest to zapach również komfortowy, orzeźwiający, kwaśny, tak jak mówiłam już wcześniej. Absolutnie to jest dawka witaminy C, poprawiająca humor. I jeżeli ktoś lubi otaczać się kwaśnymi woniami, ja bardzo lubię, zwłaszcza właśnie latem, to jest coś, co rzeczywiście mnie orzeźwia, taka kwaśna woń, dlatego lubię na przykład akordy grejpfruta, zielonej herbaty, litchi, ananasa. Lubię po prostu na sobie wiosną i latem kwaśne zapachy. I ten zapach jest takim zapachem, który absolutnie spełnia moje kryteria zapachu, który mnie intryguje, który mnie orzeźwia, który mnie nie nudzi, a jednocześnie daje właśnie to poczucie lekkości i szampańskości. Niewiele jest zapachów z żurawiną w perfumach, tak tych mainstreamowych, jak i niszowych. Dlatego ten zapach absolutnie rekomenduję. Ma przede wszystkim piękną, wysokiej jakości butelkę z magnesem, co wcale nie jest takie bez znaczenia. Butelka jest naprawdę wysokiej jakości. Kolor butelki jest piękny, płyn jest bardzo komfortowy, bardzo nieoczywisty. Nie są to oczywiście perfumy, wiecie, wybitne, które posłałabym w kosmos dla kosmitów, aby zrozumieli, czym jest planeta Ziemia.
Nie są to tak skomplikowane, złożone perfumy. Nie, na pewno nie jest to wybitne dzieło, ale jeśli chodzi o takie, o ten walor szampańskości, kwaśności, witaminy C, dobrego nastroju, który ten zapach ze sobą przynosi i lekkości, absolutnie rekomenduję. Nie bez znaczenia jest również bardzo, bardzo przystępna cena tego produktu, co jest też dosyć nietypowe jak na perfumy nowe, no bo 2019 no to są perfumy nowsze, tak? No i teraz drugi zapach, który również ma w nazwie czerwień, Hermé Rouge Delicate i jest to unikat. Unikat marki Hermé, który powstał już jakiś czas temu, nie pamiętam w tej chwili, bodajże około 2000 roku, tak mi się wydaje. I jest to zapach, no, który przypomina mi jakąś taką karafkę, bądź nawet podkowę, może bardziej nawet podkowę końską tym kształtem. Butelka jest również bardzo, bardzo ładna, bardzo poręczna. Bardzo podobają mi się butelki marki Hermé. Jak wiemy, marka Hermé słynie w świecie mody i w świecie perfumiarstwa z tego, że no, produkowała siodła, akcesoria do jazdy konnej, potem buty do jazdy konnej, stroje, ubrania, apaszki, no i perfumy, mydełka i tak dalej, i tak dalej. Jest to bardzo, bardzo klasyczna, bardzo dobra marka francuska. I uważam, że to marka, która właśnie podobnie jak na przykład Chanel, również stawia na z kolei na goryczkę w perfumach, tak? Większość zapachów marki Hermé, zarówno tych bardziej ciężkich, jak i tych świeżych, zielonych, ma pewien akord goryczki, tak jak to mają perfumy Chanel i to je wyróżnia. Natomiast ten zapach jest absolutnie, absolutnie inny niż inne zapachy w ogóle i w mainstreamie, i w niszy i jest również zupełnie nieprzystający jakby, jeśli chodzi o styl do marki Hermé. Jest to zapach oczywiście z nurtu perfum klasycznych, tak jak mówię, gorzkawych, nawet powiedziałabym, że takich lekko uszczypliwych. Ja czuję geranium tutaj w składzie, mimo że go nie ma. Jeżeli wiecie, co czujecie w nosie, kiedy wąchacie geranium w naturze, no to jest to takie dla mnie połączenie czegoś takiego gorzkiego, ale również takiego, jak to powiedzieć, uszczypliwego, tak bym to nazwała. Podobnie jak pokrzywa, jeżeli ją dotkniecie, to ona tak jakby, prawda, parzy, szczypie, jest coś takiego. I dla mnie geranium ma podobny wydźwięk. Natomiast, no właśnie, ten zapach stworzyła Japonka, pani, która stworzyła również kilka zapachów niszowych, między innymi dla marki Diptyque, między innymi właśnie dla Hermé, dla L'Artisan Mure Musk, jakoś tak to się czyta. I powiem Wam, że w jej portfolio na Fragrantice jest tylko chyba 5 zapachów, więc więcej nie ma na swoim koncie. Wydaje mi się, że jest to kobieta, która ma naprawdę bardzo, bardzo specyficzny gust. I perfumy, bo ja znam jej inne perfumy, przynajmniej 3 z tych 5 poznałam. I są to zapachy, powiedziałabym, przewrotne, dziwne. To są takie zapachy, które no... Jakby to powiedzieć delikatnie, tak jakby je tworzyła z myślą taką, iż zapach nie musi być ładny. Ma być intrygujący, ma być dziwny, ale niekoniecznie ładny, niekoniecznie piękny, niekoniecznie harmonijny. Łączy ta pani w swoich perfumach bardzo dziwne składniki i w bardzo dziwny sposób miesza te zapachy. I ten zapach również jest bardzo dziwny. Uwierzcie mi, że chciałam go pokochać, chciałam go polubić. W zasadzie już od kilku lat wiedziałam, że powinnam poznać ten zapach, ponieważ nigdy go do tej pory nie miałam okazji poznać, więc bardzo chciałam poznać te perfumy. Nadarzyła się okazja w Polsce. No ale niestety ten zapach no, przytłoczył mnie. Niestety no, nie wpasowuje się w moje gusta. Bardzo żałuję, bo ma w sobie to, co ja bardzo lubię. Na przykład ma w sobie róże, wanilię w nutach serca, ma aldehydy w nutach głowy, ylang-ylang. Ja bardzo lubię i aldehydy, ylang-ylang, i wanilię, i róże,
i bursztyn, i labdanum w bazie tutaj mamy. Bardzo lubię te składniki. Każdy po kolei bardzo lubię, ale ta pani, Japonka, połączyła je w taki sposób, że dla mnie są czymś bardzo, bardzo dziwnym, co nie buduje harmonijnej kompozycji. Tak jakby każdy z elementów i ciągnie w swoją stronę. Perfumy są nieco właśnie gorzkie, uszczypliwe. Mają też w sobie taki akord, który ja na przykład wyczuwam w Versace Crystal Noir. Jest to akord takich nieco zwiędłych w wazonie kwiatów albo wody po kwiatach, tak? Taki akord łody, gliści, które stały za długo w wazonie, tak? No, jest to taka specyficzna też woń, tak? I oczywiście czytałam recenzję i jest wiele osób, którym ten zapach bardzo się podoba i określają go mianem, że jest to zapach piękny. Natomiast na pewno też dodają zaraz, że specyficzny i nie każdemu się spodoba. Można byłoby powiedzieć, że jest to jakiś taki rodzaj szypru, ale zupełnie zbudowany z innych składników niż klasyczny szypr. Bo nie ma tu cytrusów, nie ma mchu dębowego, więc jest to jakby taki szypr zbudowany z zupełnie innych składników. Tak jak powiedziałam, dla mnie nie tworzą te składniki harmonijnej kompozycji. Jeżeli ktoś chciałby poznać ten zapach, to jak najbardziej zapraszam. Ja na pewno nie zostawię go w swojej kolekcji, dlatego że po prostu nie pasuje on do mnie i niestety nie pokocham go, więc wystawię go na sprzedaż. Jeżeli ktoś chciałby go kupić, jestem w Polsce jeszcze 2 dni, zapraszam, zostawcie komentarz albo napiszcie do mnie na maila, chętnie go odsprzedam, w bardzo dobrej cenie go kupiłam. No, myślę, że nikt się nie obrazi, że coś takiego tutaj na kanale mówię. No jest okazja, bo jestem w Polsce jeszcze 2 dni. Do soboty i jeżeli ktoś chciałby poznać ten zapach, to jest 50 ml, jak najbardziej zapraszam. A może ktoś go zna i na przykład poszukuje, bo jest on trudno dostępny, jest to unikat. Taka oto moja recenzja. No, nie jestem naiwna i wiem, że nie każdy zapach na tym świecie wpisze się w moje gusta. To tyle. Zapraszam na kolejne filmiki, również z Polski, już niebawem na kanale. Dziękuję za uwagę. Dobranoc!